Ho, ho, ho! Hej, tu Misia! Witam Was w kolejnym vlogmasie na moim kanale. I kochani, zaczniemy od materiałów z dnia ostatniego na kawaliadzie. Nie ma tego dużo, ale zawsze coś. My właśnie lecimy na ostatni dzień kawaliady. To proszę bardzo, Kacperos. Jest mi giga zimno. Tak, bo Kacper w ogóle chodzi bez kurtki. Nie wiadomo dlaczego, ale tak się dzieje. No i teraz co? Mamy w planach Hipoweta, idziemy na ich stoisko, a potem mamy kolejny pokaz mody, więc dzieje się. A o 16 jeśli mamy... Będę mógł pójść po podwójnej czapie? Pewnie tak. Ej, moi drodzy, tutaj w ogóle dziewczyna, która w Rio Grande na Hobby Horse wygrała zawody, a tutaj są jej Hobby Horse'y, które sama robi. Rozumiecie to? Jakie piękne i aż w ogóle trudno uwierzyć, nie? Bo wyglądają jak zrobione przez jakąś firmę wielką. Super, więc miąteczkę. Piękne. Pozdrawiam Martynę. Pozdrawiamy. Ostatnie zdjęcie z podpisem. Ostatnie. Ląduje w twoje ręce. Spójrzcie, jakie tutaj jest przygotowanie, moi drodzy. Zdjęcie z doreczką. Z doreczką z zawodu. Quevedo. Tutaj nie ma po prostu lipy. Wszystko jest i nawet mamy takie same bluzy. Kochani, dostałam właśnie prezent od dziewczyn z Hipoweta. Proszę bardzo, czapraczek. Granatowa lamóweczka, beżowy. Myślę, że na Quevedo będzie super wyglądać. A dodatkowo mamy wiaderko. Na meszyk. Na meszyk, no dokładnie. Żel do kopyt. Żel do kopyt mamy. O, proszę. Lopsiki. Czyli smakołyczki. Smakołyczki. Tutaj siateczka jeszcze z Hipoweta. A to co to jest? Tabliczka, ale super. Jak najbardziej wszystko nam się przyda. Uwaga! Kacper tutaj dostał do podpisu takie zdjęcie z syneczkiem. Super! Tutaj, oczywiście, że tutaj. No, elegancko. Pyk. O, tutaj proszę bardzo, mamy tereny do Maroka, rajdy i myślę, że może jakaś kolaboracja, że też pojedziemy. Kto wie? Może będzie coś takiego? Thank you very much. Bye. Thank you. Bye. Bye. Yes. Super! Let's go! Wszyscy nagrywamy i zaraz idziemy! I zespołowi za przygotowanie tych pięknych stylizacji. Życz mi powodzenia, żebym nie jeszcze... Łoto. Kiedyś byłem aktorem. Co się stało? Nie wzięli mnie do teatru. Ale masz za to świetny make-up. Dzięki. Piękny o, jesteś. Już No dobra, to teraz czas na kalendarz od Kacpra i zobaczmy, co mamy w 19 czerwonej pięknej. O, ho, 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 moi drodzy, mamy tu coś z Flair, ale super, dziękuję dziękuję bardzo Flair za to, że również tutaj wkład w kalendarz wasz jest i zobaczmy, co tu się skrywa, jak zwykle. Piękne różowe naklejki, ulotki. O nie, to jest ta czapka. Jezus, przepiękna, różowa.
Moi drodzy, cudeńko, w ogóle ja na tę czapkę patrzyłam, będąc na stoisku Flair na Kawaliadzie i właśnie mówiłam, że mi się podoba, bardzo, bardzo dziękuję. A wam przypominam o kodzie zniżkowym Tumisia 10 na Flair. No czapa jest mega i też ma polarek od środka, o Jezu. Dzisiaj ją zakładam. No i jest jeszcze złota dwudziestka, co tutaj się skrywa? Co? Co? W dwudziestce mamy konfetti. Nie wiem, jaki był zamysł Kacpra na to, ale no spoko. Może na jakimś odcinku wystrzelimy z jakąś super informacją. No ta czapka jest przesłodka, naprawdę. Dzisiaj w ogóle jestem taka różowo-bordowa i tak właśnie jadę do stajni i muszę się już zbierać. Chyba zaraz się spóźnię. No dobra, oficjalnie nie muszę się już więcej bawić w przekładanie puślizg i strzemion, bo mam swoje puślizga, swoje siodło i swoje strzemiona, z czego niezmiernie się cieszę. W ogóle puślizga dostałam też od pani, która sprzedała mi siodło w gratisie i to są puślizga marki Prestige, także super. I patrzcie, jak ładnie to teraz wygląda. Tudu. Dobra, idę po resztę sprzętu i po Quevedo i musimy już siodłać, bo za jakieś 20 minut mamy jazdę. No, mój szkrobek już leci. Cześć, skarbie! Dzień dobry! Co to za piękności? Idziemy na jazdę? Jak tam? Cześć! My już z Quevedo, proszę bardzo, wstępujemy sobie i czekamy na trenerkę, żeby rozpocząć trening. Ale dzisiaj był taki grzeczny przy siodłaniu, a był sam w stajni, a dodatkowo jeszcze miał w żłobie jedzonko. I na to wszystko, no po prostu jestem mega dumna z dziecka. Coraz mniej się kręci, coraz grzeczniejszy. Ale powiem wam, że właśnie to, że coraz też lepiej ja umiem z nim się dogadywać i łapię jego szacunek, bo są momenty, gdzie nadal mnie tak średnio szanuje, ale są już momenty, w których naprawdę oddaję serduszko i jestem mu za to bardzo wdzięczna. Quevedis już. Rozsiodłany, ubrany w piżamkę. No i teraz jeszcze zrobimy ice żelem, no nie? I muszę lecieć siodłać Dorkę. A dzisiaj mieliśmy naprawdę fajny trening. O matko. Mam siano w gardle. Dzisiaj mieliśmy naprawdę fajny trening, wymagający i dla mnie, i dla Quevedo, ale myślę, że daliśmy radę i wyszło fajno. Idzie sianko. Pierwszy koń pojeżdżony, teraz ogarniam Doreczkę do jazdy i bierzemy się za nią. Ale powiem wam, że po tym treningu na Quevedo już nie mam siły za bardzo, bo naprawdę dzisiaj była męcząca. Męcząca podróż przez drążki. Ale dam radę, nie Dorci? No z tobą to zawsze różowa chrapeczko. Wygląda po prostu 10 na 10. No ale trudno, tak wygląda człowiek, który przed chwilą skończył jeździć dwa konie, a teraz musi ogarnąć pakę, sprzęt, zrobić maszyk, zrobić pudełka i jeszcze muszę zdjąć derkę do reczce, bo zostawiałam ją w derce polarowej, więc jeszcze kilka rzeczy mam do zrobienia. A o 20 już widzę się ze znajomymi, więc mam bardzo mało czasu. Czas start, lecę. Chciałam nagrywać dla was więcej dzisiaj, ale przez to, że po prostu doszła mi Dorka, ja normalnie w poniedziałki nie mam Dorki, to ten czas się mi zmniejszył. No i tak właśnie się stało, że wszystko na speedzie standardowo. Tutaj sprzęt do ogarnięcia, meszyk do zalania, no i ripaka do ułożenia, ale w ogóle w moim boksie czekał na mnie, proszę bardzo, prezencik od Rio Grande, za co w ogóle bardzo, bardzo dziękuję. A mamy tutaj coś, co misia lubi najbardziej, czyli coś słodkiego. To jest taka czekoladka z takim smaczkiem pomarańczowym. Ja już kiedyś to jadłam i to jest naprawdę bardzo dobre. I mamy jeszcze czapkę Rio Grande. W końcu mam coś obrandowanego na Rio Grande, czapeczkę i dzięki wielkie święty Mikołaju Rio Grandowy. No dobra, paka chociaż ogarnięta, więc pierwsza rzecz zrobiona. Teraz będę się brała za... Jeszcze druga rzecz w sumie też zrobiona, nie widać, ale meszek jest zalany. I teraz muszę zrobić pudełka, bo zostały Quevedo jedno pudełko. Więc tragedia i w ogóle dziękuję Aleksa, że wczoraj zrobiłaś mu pudełeczka, bo dzięki tobie ma chociaż kolację na dzisiaj. No dobra, produkcja pudełek zakończona sukcesem. Tutaj mamy śniadania, tutaj obiady
i kolację, także Gites, wszystko mamy gotowe na 3 dni. No i teraz to wygląda elegancko, moi drodzy. Cała nasza szufladka zapełniona pysznymi posiłkami dla Quevedo. Quevedo już sobie zajada myszyk, tym razem zrobiłam mu taki rzadszy niechcący, ale mu to nie przeszkadza. O, i się złości na konia sąsiada i oczywiście nóżka w górze. No i dogrywam Wam zakończenie, dziękuję za oglądanie filmu i w ogóle naszła mnie taka refleksja, bo dla mnie ten miesiąc, czyli grudzień, był takim trochę testowym miesiącem na to, czy w ogóle byłabym w stanie mieć 2 konie i się nimi zajmować. No i powiem Wam, że przy mojej pracy, bo YouTube i Instagram to nie jest tylko moja praca, i przy tym, jeżeli chciałabym po prostu mieć takie życie towarzyskie, zadbać w miarę o dom, no to nie jest na razie dla mnie, żeby mieć 2 konie. Ja średnio w stajni przy 1 koniu spędzam 4 godziny razem z dojazdami, bo mam takie 40-45 minut do stajni, a przy 2 koniach to jest takie 6-6,5 godziny. Ja jeszcze przy dorce nawet nie robię pudełek i takich rzeczy, więc to też by doszło, jeżeli miałabym drugiego swojego, jeszcze takie sprawy. No i to na razie byłoby dla mnie za dużo i bardzo podziwiam osoby, które mają 2 konie czy więcej, to już w ogóle jest szaleństwo, bo jednak obowiązek jest to przeogromny. I to wszystko w tym temacie, taka szybka refleksja. Dajcie znać w ogóle, czy macie swojego konia, albo nie wiem, czy dzierżawicie konia, ile tych koni jest i jak to ogarniacie, ile macie przede wszystkim do stajni, bo pewnie jakbym miała 8-10 minut do stajni, to też to byłoby trochę inaczej, inaczej to by wyglądało. Ale w momencie, kiedy to jest te ponad 40 minut, no to przy 2 koniach. Not today, not today. Szczególnie, że 2 konie, które się jeździ, to jest właśnie to, nie? Bo gdyby to był 1 koń, który jest na przykład źrebakiem i jeszcze sobie tylko chodzi na pastwisko i bardziej chodziłoby o to, żeby go wyczyścić, ogarnąć i trochę popracować, to może byłoby lepiej, ale przy 2 koniach do jazdy podziwiam ludzi, którzy to ogarniają. Dobra, żegnam się z Wami, trzymajcie się, widzimy się jutro.